Partnerem dzisiejszej lekcji jest Chip Electronics, dostawca systemów monitoringu parametrów środowiska oraz rozwiązań IoT dla IT i przemysłu. Chip Electronics jest dystrybutorem wiodących marek w tej dziedzinie, takich jak Avtech, Wutlan, Papouch czy Inveo. Chip Electronics zapewnia także wsparcie dla integratorów w zakresie doboru sprzętu i jego konfiguracji. Robiąc zakupy w Chip Electronics, klikając w link w opisie, wspierasz rozwój mojego kanału. Masz problem lub pomysł na ciekawy materiał? Pozostaw go w całkowicie anonimowym formularzu. Dołącz do społeczności, dzięki czemu otrzymasz porcję dodatkowych wiadomości w każdą niedzielę o 17 w postaci e-maila ode mnie. W zamian otrzymasz ciekawego e-booka. Adresy formularzy znajdziesz pod filmem. Jeżeli ta lekcja będzie dla Ciebie wartościowa, będę wdzięczny za pozostawienie komentarza oraz łapki w górę, co zwiększy zasięg kanału. A tymczasem... Cześć i dzień dobry, witam Cię w kolejnej lekcji na kanale BITAdmin.pl. Ja nazywam się Michał Marczak, a w dzisiejszej lekcji kolejne urządzenie, które jest nam w stanie pomóc w monitorowaniu infrastruktury nie tylko IT, dostarczone przez firmę Chip Electronics, czyli Papouch TH2E. Dzięki podłączonemu czujnikowi jesteśmy w stanie monitorować temperaturę, wilgotność oraz, co niezwykłe, możliwość powstawania takiego zjawiska fizycznego, jakim jest rosa. Testowany zestaw składa się z kilku elementów. Oczywiście podstawowym jest urządzenie TH2E, niewielkie pudełeczko solidnej aluminiowej obudowie. Dodatkowo również sonda, jest to niebieski przewód, który również wygląda bardzo, ale to bardzo solidnie. Zasilacz standardowo podpinany do gniazdka oraz przewód RJ45, który pozwala na dostęp do tego urządzenia poprzez przeglądarkę www. Budowa TH2E jest bardzo prosta. Na górze czteropinowe złącze, dzięki czemu jesteśmy w stanie podpiąć sondę, która będzie mierzyła nam temperaturę lub też temperaturę oraz wilgotność, a także ewentualne warunki, które sprawią, że możemy w pomieszczeniu również zobaczyć rosę. Druga strona obudowy, port RJ45. Obok po prawej stronie złącze ładowania, poniżej od lewej strony przycisk reset oraz dwie diody, które informują nas o poprawnym lub też niepoprawnym działaniu tego urządzenia po podłączeniu do zasilania. Dane techniczne urządzenia. Pomiar wilgotności od 0 do 100%. Oczywiście parametry są zmienne. Możemy je dostosowywać do własnych potrzeb. Dwa zakresy pomiaru temperatury w zależności od tego, jaki typ sondy, czyli czujnika, podpinamy do urządzenia. Pierwszy zakres od minus 40 do plus 123,8 Celsjusza lub też od minus 55 do plus 125 stopni Celsjusza. Kalkulacja punktu rosy, czyli urządzenie jest w stanie wygenerować nam informację w momencie, gdy warunki w pomieszczeniu mogą spowodować wystąpienie tego zjawiska. Możemy oczywiście rejestrować zarówno maksymalne, jak i minimalne zmierzone wartości, czy to temperaturę, wilgotności, czy też właśnie parametry, które sprzyjają powstawaniu rosy. Komunikacja odbywa się poprzez sieć LAN. Transfery danych obsługują porty 10 oraz 100 megabitów. W zupełności one wystarczają ze względu na to, że nawet przy bardzo częstym odczytywaniu danych, tych danych nie jest aż tak dużo, aby można było otrzymywać je z opóźnieniem lub też z jakiegoś powodu te dane mogłyby do nas nie trafić. Zasilanie minimum 5 V, maksymalnie 30 V. Taki zasilacz jest obsługiwany. Samo urządzenie posiada kilka cech, które na pewno są cechami wartymi rozważenia, natomiast również ma pewne drobne minusy, o których chciałbym powiedzieć. Pierwszym plusem na pewno jest to, że urządzenie posiada wbudowany serwer www, czyli jesteśmy w stanie dostać się do tego urządzenia poprzez przeglądarkę www w momencie, gdy jest ono wpięte do sieci lokalnej, natomiast nie potrzebuje dodatkowej konfiguracji z naszej strony, jakichś dodatkowych usług, które musimy w sieci mieć uruchomione. Obsługuje panel w języku angielskim oraz czeskim, ponieważ jest to urządzenie produkowane przez czeską firmę. Pomiar temperatury w trzech typach, czyli w Celsjuszach, Fahrenheitach lub też Kelwinach. Kolejną cechą urządzenia, czy też jego części software'owej, jest możliwość korzystania z wersji mobilnej aplikacji. Nie jest to oczywiście oddzielna aplikacja, dodatkowo wspierająca działanie omawianego w tej lekcji urządzenia, natomiast jest to tryb pracy, który pozwala na przełączenie wbudowanego rozwiązania w urządzenie, dzięki czemu jesteśmy w stanie poprawnie wyświetlać wszystkie komunikaty, informacje, a także konfigurować to urządzenie poziomu smartfona lub też tabletu. Dane
również są zapisywane, a także generowane i do pokazania dla użytkownika poprzez XML, chociaż oczywiście wygodniej czyta się to w postaci tabelarycznej, natomiast XML jest ciekawym rozwiązaniem ze względu na to, że jesteśmy w stanie odczytać je z poziomu innych aplikacji, dzięki czemu mamy możliwość bardziej elastycznego podejścia do działania. Jesteśmy również w stanie wykorzystać w pracy z tym narzędziem HTTP POST oraz HTTP GET, czyli wysyłanie pliku XML poprzez właśnie HTTP POST lub też wysyłanie HTTP GET, dzięki czemu zmierzone dane wysyłane są w ten sposób do serwera, natomiast wymaga to oczywiście dodatkowej konfiguracji. Protokół SNMP pozwala na odczytywanie parametrów oraz wysyłanie ich do zbiorczej usługi, która loguje nam informacje z tego urządzenia. Wysyłamy również parametry za dane, które mamy skonfigurowane na urządzeniu poprzez e-mail, natomiast tutaj niestety e-mail wymaga skonfigurowania protokołu SMTP w sposób taki, aby nie było to połączenie szyfrowane, co tutaj może nastręczyć nieco problemów ze względu na to, że domyślnie teraz każdy serwer, który jest dostępny w internecie do założenia takiej usługi, wymaga szyfrowania, co jest oczywiście zrozumiałe. Mamy również protokoły Modbus TCP oraz czyste TCP. Protokół Modbus jest specjalistycznym protokołem, o czym więcej w linku pod nagraniem, natomiast TCP standardowo jest protokołem, który potwierdza odebranie oraz wysłanie danych, także mamy pewność, że wszystkie dane, które zostały wysłane, zostaną dostarczone we wskazane miejsce. Kolejnym minusem, o którym warto wspomnieć, jest brak obsługi PoE. To konkretne urządzenie PoE nie obsługuje, czyli Power over Ethernet, dzięki czemu moglibyśmy mieć zasilanie poprzez przewód RJ45 prosto z portu switcha. Natomiast tutaj myślę, że to urządzenie jest na tyle małe, że jesteśmy w stanie sobie jakoś poradzić z podłączeniem zewnętrznego zasilania. Dużym plusem rzadko spotykanym w tego typu urządzeniach jest aluminiowa obudowa, ponieważ albo są one plastikowe, albo dość ciężkie, metalowe. Natomiast aluminium jest lekkie, dzięki czemu też to urządzenie nie grzeje się tak bardzo. W przypadku wystąpienia problemów, czy to z samym urządzeniem, czy też z sondą, na urządzenie mamy 5 lat, na sondę, na czujnik mamy 3 lata gwarancji producenckiej. Przechodząc już do samego dashboardu na urządzeniu, warto wspomnieć o tym, że domyślnym adresem IP, czy też siecią, w której skonfigurowane jest to urządzenie, jest to sieć 192.168.1.0. Natomiast samo urządzenie ma adres 192.168.1.254, czyli ostatni z tego zakresu adresów sieci. Aby zmienić adres na nasz, musimy przejść do panelu sterowania, do konfiguracji karty sieciowej i na karcie sieciowej musimy skonfigurować w IP wersji 4, na przykład taką adresację. Jest to moja adresacja, oczywiście wszystko zależy od konfiguracji sieci, w której chcemy to urządzenie podłączyć. Natomiast ja skonfigurowałem to urządzenie w adresacji 192.168.1.10, maska pod sieci 255.255.255.0, czyli standardowa maska 24, dzięki czemu mogłem podłączyć poprzez przewód RJ45 urządzenie do komputera, dostać się poprzez adres 192.168.1.254 do konfiguracji samego urządzenia i na zakładce Network konfigurować wszystkie niezbędne parametry tego połączenia. Natomiast zacznijmy może od tego, że po przejściu na właściwy adres mamy prosty dashboard, który pokazuje nam trzy parametry: temperaturę, wilgotność oraz coś, co nazywa się dev point, czyli właśnie możliwość wystąpienia rosy w pomieszczeniu, w którym to urządzenie działa. Pod spodem mamy dane historyczne, czyli wartości maksymalne oraz minimalne na każdym z tych parametrów. Jeżeli nie potrzebujemy ich, wystarczy, że klikniemy ten guziczek i mamy tylko wartości bieżące, czyli odczyty, które są skonfigurowane na tym urządzeniu. Oczywiście po lewej stronie jest jeszcze tutaj nazwa urządzenia, która jest konfigurowalna, domyślnie jest no name. Kolejnym przyciskiem jest symbol telefonu, smartfona. Po jego kliknięciu mamy informacje o odczycie parametrów, ale w sposób, który umożliwia wyświetlenie nam tego na ekranie smartfona. I dodatkowo jeszcze informacja, ponieważ nie ma założonego hasła zarówno na użytkownika, jak i administratora. I tutaj domyślnie użytkownik, jeżeli ma hasło założone, musi zalogować się loginem user, natomiast
administrator admin i po wpisaniu hasła jest w stanie dostać się na przykład do konfiguracji. Natomiast użytkownik po zalogowaniu jest w stanie, jeżeli oczywiście jest ta opcja skonfigurowana, widzieć tylko dashboard. Przechodząc do rzeczy najważniejszej, czyli ustawień, mamy tutaj kilka zakładek. Pierwsza zakładka Network i tak jak już wspomniałem, zmiana adresacji tego urządzenia jest prosta. Wystarczy pole IP adres, Netmask Gateway oraz opcjonalnie DNS, jeżeli chcemy wysyłać maile z powiadomieniami, również DNS warto skonfigurować. Ustawię DNS jako 4.8, czyli domyślnie googlowe. Oczywiście każda zmiana wymaga zapisania. Na każdej zakładce przycisk zapisania jest niezależny. Kolejną opcją jest port. Tutaj domyślnie działamy tylko na HTTP. Nie mamy szyfrowanego połączenia do tego urządzenia, więc port 80 w zupełności wystarcza. Device mode, kolejny zestaw konfiguracji. W jaki sposób urządzenie będzie pokazywało dane? Mamy tutaj web, TCP server, TCP client oraz UDP. Natomiast w zależności od tego, jak dużo mamy tych urządzeń, możemy zostawić web, natomiast będziemy musieli się za każdym razem na każde z tych urządzeń oddzielnie logować, aby odczytać parametry. Jeżeli chcemy skonfigurować sobie automatyczne wysyłanie parametrów, no to warto ustawić jeden z pozostałych typów lub też użyć na przykład SNMP. Kolejną rzeczą jest włączenie, natomiast opcje komunikacji możemy włączyć jednocześnie tylko dwie, czyli możemy uruchomić email sending, czyli opcja zaznaczona i zapisana pozwala nam na to, aby po skonfigurowaniu zakładki email informacje o przekroczeniu parametrów tego urządzenia, czyli temperatury, wilgotności lub też możliwości wystąpienia ROSy były wysyłane mailem do nas, tak abyśmy o tym wiedzieli. Możemy również wysyłać te informacje poprzez HTTP do zdalnego serwera, który będzie logował tego typu zmiany i ewentualnie możemy już po stronie serwera, po stronie usługi, która będzie te dane odbierała, konfigurować powiadamianie nas. I pozostałe protokoły, czyli Modbus TCP lub też Spinel Packet. Natomiast te protokoły są rzadko spotykane, one są dość specyficzne i tylko konkretne urządzenia odbiorcze są w stanie je przeczytać, więc najbezpieczniej myślę, że mail jest to podstawowe narzędzie, dzięki któremu jesteśmy w stanie odbierać tego typu konfigurację. No i pozostała konfiguracja właśnie Modbus port, domyślnie 502, data port Spinel 10001 lub też w przypadku HTTP możemy skonfigurować adres serwera oraz port, który będzie odbierał te nasze dane. Teraz zapiszę tak, aby te zmiany, czyli DNS oraz zaznaczenie opcji wysyłania wiadomości poprzez e-mail zostały zapamiętane. I tutaj musimy chwilę poczekać ze względu na to, że urządzenie jest właśnie restartowane. I w momencie, gdy ten pasek postępu dotrze do 100%, będziemy mogli kontynuować. Po zapisaniu tych danych wróciliśmy na dashboard, więc klikam jeszcze raz settings i przechodzę na security. Na security mamy tak naprawdę dwie grupy opcji. Pierwsza pozwala nam włączyć tryb mobilny, czyli możliwość lepszego nieco wyświetlania na smartfonach parametrów zarówno konfiguracyjnych, jak i odczytanych. Natomiast nawet bez tego trybu jesteśmy w stanie sobie całkiem dobrze wyświetlić ten ekran, ponieważ mam wrażenie, że wersja, niezależnie od tego, czy jest to desktopowa, czy mobilna, jest przystosowana do wyświetlania na dużych, jakby tutaj nie patrzeć, ekranach smartfonów. A pozostałe opcje jest to nadanie hasła dla trybu użytkownika oraz administratora, tak aby możliwe było wymuszenie logowania się najpierw do dashboardu dla użytkownika, natomiast administrator, żeby miał możliwość swoim hasłem wejścia do właśnie tego trybu konfiguracyjnego, tak aby zwykły użytkownik nie mógł nam tutaj tej konfiguracji zmienić. Kolejna zakładka e-mail. Tutaj konfiguracja wymaga wpisania serwera SMTP, portu na tym serwerze oraz adresu, z którego te maile będą wysyłane z informacją oraz adresu, na jaki te informacje, na przykład o przekroczeniach parametrów zadanych, będą odbierane. Możemy również automatycznie wysyłać te parametry w momencie, gdy
zadane wartości zostaną przekroczone. Natomiast jeżeli nie, jesteśmy w stanie te parametry wysyłać na bieżąco, jeżeli jest taka potrzeba. Natomiast no, oczywiście, jeżeli parametr mieści się w naszych ramach skonfigurowanych, nie ma potrzeby, aby tak naprawdę spamować siebie z informacjami, że wszystko jest ok. Kolejna konfiguracja, czyli autoryzacja. Jeżeli jest taka możliwość, musimy oczywiście podać hasło, którym jesteśmy w stanie zalogować się do tej skrzynki. No i na koniec ostatnia opcja. Możemy wysłać testowy mail na skrzynkę, aby sprawdzić, czy faktycznie ta konfiguracja jest ok. I tutaj taka uwaga, jeżeli ta konfiguracja w SMTP Authorization jest zapisywana, to te trzy pola później są puste. Nie widzimy ich po skonfigurowaniu. Mamy tylko zaznaczoną opcję, że weryfikacja jest wymagana. Oczywiście trzeba zapisać. Natomiast to, o czym wspomniałem, mail, czyli serwer, który obsługuje SMTP, nie może mieć skonfigurowanego szyfrowania, ponieważ inaczej te maile nie będą wychodziły. Mail musi zostać wysłany otwartym tekstem. Kolejna zakładka, protokół SNMP, często właśnie wykorzystywany w tego typu urządzeniach ze względu na to, że jest on łatwy do skonfigurowania, natomiast po drugiej stronie usługa, która odbiera tego typu logi, ponieważ to już wtedy jest poziom logów, jest w stanie odczytać po prostu parametry i nam to wyświetlić, często w bardzo niewygodny dla nas sposób, ponieważ no to nie będzie ładna tabelka, tylko czyste dane, które mogą być mylące dla osoby, która no pierwszy raz z czymś takim się spotyka. Natomiast tutaj oczywiście również adres serwera, kwestia skonfigurowania tego, czy chcemy automatycznie wysyłać po przekroczeniu parametrów skonfigurowanych takie informacje i co ile minut takie informacje mamy logować, no i gdzie one mają trafić, czy jest to powiedzmy taki katalog publiczny, czy też prywatny, tak żebyśmy my tylko widzieli jako administratorzy lub też pozostałe osoby, jeżeli jest to im do czegoś potrzebne. Kolejna zakładka sending, czyli HTTP GET oraz POST, konfiguracja, która jest w stanie nam wysłać lub też pobrać dane z tego urządzenia i zapisać je w naszych logach. Natomiast rzadko się z tego korzysta, chyba że mówimy tutaj o dodatkowej aplikacji, która jest w stanie zbierać jako wycinek całościowy naszej infrastruktury parametry właśnie tego typu urządzeń. Memory, mamy tutaj konfigurację, która pozwala nam zapisywać wartości odczytywane przez sondę i mamy tutaj 4. Oczywiście Nothing nie robi nic, natomiast mamy opcję Time, dzięki czemu jesteśmy w stanie na przykład co minutę, poczynając od teraz, zapisywać do historii, którą zaraz pokażę jako oddzielną zakładkę, zapisywać do historii odczyty parametrów z naszej sondy. Differential pozwala nam na skonfigurowanie tego urządzenia i zachowanie tego urządzenia w taki sposób, aby wysyłało nam tylko informacje, czy zapisywało nam tylko informacje, jeżeli jest duże odchylenie z poprzednio zapisaną wartością. Więc tutaj możemy sobie skonfigurować, jak duże ma być to odchylenie i wtedy dopiero taki parametr jest zapisywany. Oczywiście można to rozważyć, aczkolwiek zdarzają się piki na przykład wzrostu temperatury, gdy drzwi do serwerowni na przykład są otwierane i przez dłuższy czas niezamykane, wtedy temperatura faktycznie skacze. A ostatnią opcją Extreme Values Watching jest wychwytywanie faktycznie nagłych, drastycznych zmian od zadanych parametrów, czyli bardzo duży wzrost temperatury lub bardzo duże obniżenie temperatury, wzrost lub spadek wilgotności. Jeżeli nam zależy na utrzymaniu tych parametrów, to tutaj warto również tego typu konfiguracje sobie przeprowadzić. No i oczywiście standardowo zapisujemy. Sensors. Jesteśmy w stanie wykonać autodetekt, czyli automatyczne wskazanie podłączonego sensora lub też jeden z dostępnych 3 tak naprawdę typów jesteśmy w stanie sobie wybrać i skonfigurować temperaturę, wilgotność oraz dev point, czyli ROSE. Ja skonfiguruję temperaturę oraz wilgotność. Jako maksymalną wartość ustawię 30. Na temperaturze jako minimalną powiedzmy 20. I tutaj hysteresis pokazuje nam możliwość ustawienia odchylenia, czyli powiedzmy, że 2 stopnie lub też 2% wilgotności jesteśmy w stanie zaakceptować, taki próg tolerancji. No, wilgotność ustawmy maksymalnie na 50%, a minimalnie na 20%. W tych parametrach będziemy się poruszać. No i tutaj jesteśmy w stanie również zapisywać te parametry, wartości tych parametrów w historii,
tak aby można było się do nich później odnieść. No i tutaj również te odchylenia, o których mówiłem na poprzedniej zakładce, które pozwalają nam zabezpieczyć się również przed takimi skokowymi zmianami tych wartości. Więc klikam Save. Również tutaj musimy poczekać chwilę, aby to urządzenie się zrestartowało. I jak widać, temperatura jest w porządku, ponieważ mieści się w zakresie 20-30 stopni, natomiast wilgotność już nie, ponieważ założyliśmy, że wilgotność maksymalnie będzie miała 50%, natomiast mamy obecnie 59,5%, więc tutaj już komunikat jest w kolorze czerwonym, który informuje o przekroczeniu parametru, natomiast dodatkowo jeszcze, jeżeli konfigurowaliśmy maila lub też na przykład protokół SNMP, jesteśmy w stanie dostać taką informację, że ten parametr, czyli wilgotność, został przekroczony. Wracając do konfiguracji, mamy jeszcze zakładkę Other, no tutaj podstawowa taka konfiguracja, czyli nadanie nazwy, wybranie języka, ustawienie jednostek temperatury, jedna z trzech, tak, czyli Celsjusz, Fahrenheit, Kelvin, no a angielski ze względu na to, że mamy do wyboru tylko czeski, więc tutaj angielski jest jak najbardziej wskazany. Kolejnym parametrem jest kasowanie ekstremalnych wartości z pamięci, tak aby jej nie zaśmiecać, ponieważ mamy tylko 1000 takich komórek, które będą nam zapisywały wartości z tego urządzenia. No i również tutaj zaznaczenie tej opcji powoduje nam, że na głównej stronie w dashboardzie będziemy mieli zaznaczone, że któryś parametr jest przekroczony. Czas, tutaj warto również zadbać o to, żeby synchronizacja czasu była jak najbardziej dokładna, ze względu na to, że wystąpienie jakiegoś problemu na urządzeniu spowoduje nam tyle, że będziemy w stanie stwierdzić, w jakim dniu, o jakiej godzinie taki problem wystąpił. Jeżeli chcemy wskazać serwer NTP, czyli serwer czasu, musimy podać tutaj adres IP, nazwa, czyli nazwa domeny nie jest obsługiwana. Time zone oczywiście musimy wskazać strefę czasową, no dla Polski będzie to oczywiście Warszawa, czyli GMT plus 1. Automatyczna zmiana czasu, jeżeli mamy zmianę czasu dwa razy do roku, to również tutaj będzie. Lub też możemy synchronizować czas z komputera, a później bateryjka, która jest na płycie, będzie go podtrzymywała do czasu oczywiście, gdy mam zasilanie i jest taka możliwość, aby ten czas zapisywać. Na koniec info, oczywiście tutaj podstawowa informacja o urządzeniu, typ urządzenia, adres MAC, numer seryjny, wersja oprogramowania. Dostawca, czyli Papouch, jest to czeska firma, adres papouch.com. Natomiast w sekcji links jest tutaj kilka informacji, które warto zobaczyć. Są to podstrony, które jesteśmy w stanie sobie wygenerować. I tak jak widać, Fresh XML jest to informacja w postaci pliku XML, który generuje nam bieżące wartości parametrów, czyli temperatura, wilgotność oraz ewentualnie kwestie związane z tworzeniem się rosy, minimalne, maksymalne wartości dla każdego z tych parametrów, historycznie również minimalne oraz maksymalne wartości, daty, godziny wystąpienia tego typu zjawisk, no i tutaj informacja o nazwie oraz czasie bieżącym. Zakładka Settings, tutaj jesteśmy w stanie zobaczyć konfigurację adresów IP, nazwy urządzenia, również parametrów maksymalnych oraz minimalnych, jakie obsługiwane są przez to urządzenie oraz poprzez sondę, która jest do tego urządzenia podpięta, a tutaj mamy adres MAC, numer seryjny, nazwę urządzenia, wersję oprogramowania, która jest na tym urządzeniu w sposób oczywiście również łatwy do przeczytania dla programu, niekoniecznie dla człowieka w postaci XML, natomiast jeżeli ktoś chce, może sobie tutaj w taki sposób również obejrzeć te parametry. No i tutaj historia pełna. Jest to pokazanie historii wartości, czyli temperatury i wilgotności w naszym przypadku, ponieważ kwestia związana z rosą nie została przeze mnie zaznaczona. I tutaj mamy już 92 wartości odczytane minuta po minucie, więc mamy bardzo fajny przekrój informacji o konkretnych parametrach w czasie. Jest również wersja minimalna, czyli tutaj 30 ostatnich odczytanych parametrów. No i oczywiście wersja mobilna, natomiast tutaj w wersji mobilnej w momencie, gdy uruchomiłem wartość minimalną oraz maksymalną, mamy również te parametry, natomiast one nie pokazują automatycznie alertów, tak jak w podstawowej wersji GUI, jakie mamy wartości obecnie
i który z nich jest przekroczony. Jeżeli potrzebujesz bardziej zaawansowanych wykresów, które podsumowują działanie urządzeń takich jak omawiane dzisiaj TH2e firmy Papouch, warto zainteresować się całkowicie darmową, rozwijaną ciągle aplikacją dostępną pod adresem tmep.cz, dzięki czemu jesteśmy w stanie tego typu urządzenia podłączyć do aplikacji, która wygeneruje nam dynamicznie podsumowania działania naszego sprzętu, a dzięki czemu mamy dokładniejszy przegląd sytuacji i możemy szybciej reagować na ewentualne problemy dotyczące infrastruktury. Minusem jest to niestety, aplikacja ta występuje tylko i wyłącznie z interfejsem w języku czeskim. Być może w niedalekiej przyszłości uda się przygotować również dodatkową lekcję, która będzie opisywała konfigurację oraz codzienną pracę z tym rozwiązaniem. Jeżeli szukasz rozwiązania, które pozwoli Ci lepiej nadzorować oraz monitorować infrastrukturę Twojej organizacji, zamawiając dowolne urządzenie na stronie chipelectronics.com, możesz otrzymać 5% rabat. Wystarczy, że w trakcie zamawiania takiego sprzętu dodasz w polu rabat kod bitadmin.pl. Podsumowując, samo urządzenie jest ciekawe, ma dodatkowy parametr ROSA. Pierwszy raz z tym parametrem się spotkałem, ponieważ standardowo temperatura, wilgotność jest oczywista. Natomiast plus na pewno za to, że jest to urządzenie solidnie zbudowane, ma podstawowe parametry, które są w stanie monitorować nam otoczenie. Jesteśmy w stanie wysłać informacje w popularnych protokołach, czyli SNMP, SMTP. Chodzi o mail minus za brak szyfrowania połączenia. Również często przydaje się obsługa PoE. Tutaj PoE nie mamy, natomiast to urządzenie jest nieduże, więc nie będzie problemu raczej z jego montażem. Konfiguracja jest bardzo prosta. Dostęp możemy mieć zarówno z poziomu przeglądarki na komputerze, jak i z przeglądarki w smartfonie, więc tutaj również jest to dużym plusem. Konfigurację zarówno z przeglądarki w komputerze, jak i w telefonie również jest wygodna, więc nie będzie tutaj wielkiego problemu, że coś źle się wyświetla, ponieważ jest to bardzo prosta konfiguracja. Parametry konfiguracyjne są dostępne, także nie będzie problemu z ich zmianą. Urządzenie warte rozważenia, pomimo delikatnych minusów, które w pewnych sytuacjach mogą przeważyć za zastosowaniem innych rozwiązań. Natomiast jeżeli chcemy prostego w konfiguracji, niewielkiego i solidnego urządzenia, myślę, że TH2e jest tym urządzeniem, które warto rozważyć przy monitorowaniu swojej infrastruktury. Dziękuję firmie Chip Electronics za dostarczenie tego sprzętu, za możliwość jego przetestowania, pokazania jego funkcjonalności i zapraszam na kolejną lekcję. Mam nadzieję, że ten film pomoże Ci w rozwoju zawodowym i wdrażaniu ulepszeń w Twojej firmie. Pamiętaj, że na kanale jest znacznie więcej przydatnej wiedzy, jest ona dostępna całkowicie za darmo. Proszę Cię jednocześnie o pozostawienie komentarza, który będzie pomocny w dalszym rozwoju kanału, a jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wystarczy, że dodasz ten kanał do obserwowanych. Wystarczy, że klikniesz czerwony przycisk poniżej tego filmu subscribe. Filmy na kanale podzieliłem w taki sposób, aby interesujące dla Ciebie rzeczy były łatwe w zlokalizowaniu. To tyle i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie.